Ale nie, ale... No, no, że co mam mówić, brzydkie słowa? Nie, to nie chodzi o brzydkie, ale używasz brzydkie? Dlaczego można powiedzieć na przykład... Dobra, mogę jedno powiedzieć, bo ma fajną historię w języku polskim. Proszę. Czyli kutas. Kutasik. Kutasik to jest taki do czapki przyczepiony ogonek odcięty od jakiegoś zwierzęcia. Tak, spodnie z kutasami się mówiło. Ozdoby, tak. No. I co, i tak mówisz do Piotra na przykład? Nie, ja jestem Piotrem, wyobraź sobie Stramowskim, nie? Czekaj, tylko napompuję się trochę. Ale ja jestem aktorką, mam wyobraźnię. No to... Nie musisz tego robić. No. Co ja mówię? No. No, powiedzmy... Misiu, a co tam schowałeś? Tam coś w tym rozporku tam się dzieje. Ja bym była taka ciekawa, czy mógłbyś się podzielić ze mną jakąś sensacją, zawartością, tak? I że mówią niektórzy, że to jest kutas, chociaż chodziło przecież o czapkę. I wtedy zaczyna się dyskusja, więc lepiej mówić mniej. Bo ty wiesz, tak rozpoczynasz grę wstępną ze swoim chłopakiem? Co schowałeś tam za czapkę? Oj, chyba cylinder! Ale nie, pytałeś, kiedy mówię, a ja bardzo rzadko mówię. Po prostu robię. Warnkę, po coś ty się żeniła? Wyszłam za mąż, ale dosyć późno. Oj, tam późno. No, taki byłeś kochany, jak mój mąż tutaj przyszedł. Tak mu wygadałeś, że jestem taka stara i już zużyta. No, powiedziałeś to. Więc teraz nie udawaj. Mówiłem to? Mówiłeś. Mówiłem, bo mi kazali. Kto ci kazał? Tam przez słuchawkę? Tak, przez słuchawkę siedział tam. Wiesz, jak się nazywa? Vega Patryk. Prowokował. Nie mówiłem, prowokowałem go. Teraz mnie tak zdenerwowałeś. Nie, poczekaj, ja ci naleję, no. Kasia. Ja myślałam, że tu ładna dziewczyna nalewa. Naprawdę chcesz? Ty? No. Chcesz? Tak? No. Kręcą ci laski? Tak. Naprawdę? Tak. Nie wyrzuciłabyś jej z łóżka? Zobaczymy. Dobrze. Poczekaj, poczekaj, bo mi się woda skończyła. Poprosimy wodę! Angela, czy możesz nam nalać, Angela, wody, prosimy, pani Kasi? I jakbyś jeszcze wzięła ten dzbaneczek. Dziękujemy. Jest spod znaku skorpiona, to dobrze. Ona? Tak. Po czym poznałaś? Znaczy, która część? Na bluzce miała z tyłu. Aha. To rzeczywiście dobrze się znasz na astrologii. Ale widzę. To było coś. Ale nie, ale powiedz mi, taka dziewczyna na przykład, gdyby ci przyszła i powiedziała, Kasia, faceci to nuda, chodź. Wiesz co, no teraz jestem zamężna, więc już takich rzeczy nie robię. Ale robiłaś. Ale uważam, że każdy ma odrobinę i tego w sobie i kwestia jest tego, czy się na to sobie pozwala, ponieważ my jesteśmy bardzo skomplikowanymi stworzeniami. My ludzie. My ludzie, a normatywność sprowadza nas do jakichś takich szufladek, pudełek i jesteśmy przez to nieszczęśliwi. Ale normatywność to społeczeństwo i można żyć obok, nie realizując ich reguł, ich konwenansów. No nie wiem, ja całe życie walczę.